Ziomeczki, 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 ziomeczki moje malutkie, wita was Wojtas, że tak powiem, powrót do żywych. No, na wstępie od razu powiem wszystkich przepraszam, że po prostu no, troszeczkę się tak zaniedbałem. No wiem, że tam niektórzy troszeczkę tam byli obrażeni, że tam się nie udzielam, coś tam, ale niestety musicie zrozumieć też, że no, żyć też trzeba z czegoś, więc po prostu od ostatniego roku właściwie ja miałem naprawdę, czy mam naprawdę już mało czasu na zajmowanie się YouTube'em, aczkolwiek wreszcie sobie wszystko poukładałem i zabieram się na nowo za zabawę z wami, za lekcje, za robienie różnych takich coverów, no za takie przydatne rzeczy. Myślę, że też zacznę robić takie rzeczy bardziej lightowe, w stylu takich właśnie bardziej popularnych piosenek, aczkolwiek oczywiście metal i te różne wszystkie patataje, te rzeczy, z których, za które się polubiliśmy nawzajem, we mnie, że ja tam jakieś tam naparzałem jakieś głupoty, no i ja was za to, że się wam spodobały te głupoty, więc w pierwszej kolejności was chcę przeprosić, w drugiej kolejności wyniki konkursu, który miał być w ogóle to, nie to, że was olałem, po prostu nie miałem kiedy zupełnie na nie odpisać. Wyniki konkursu, który ogłaszałem przedtem, to będzie następny filmik, to już będzie z wynikami tego konkursu, więc po prostu to już musicie mi wybaczyć, naprawdę nie denerwujcie się. W każdym razie to jest mój powrót do żywych i wita was Wojtas w swoim studiu, tym razem w Rapce Zdrój. Będziemy na przemian sobie robić filmy w Rapce Zdrój i proszę ja was, kochani, w Krakowie. Dwa nie myślałem, właśnie tak się zastanawiałem, żeby pokazać, na czym ja teraz gram, jeśli komuś w ogóle to brzmienie się teraz w tym momencie spodoba. Bo w pierwszej kolejności to oczywiście tak, ten Ibanez w Prestige 2570 VSL, który znacie na Seymour Duncan Blackouts AHB2 na jednym tym. No kable, prawda, Proela. To akurat tak, no, dodatkowo mówię po prostu. Odepnę sobie ten telefon. Uwaga, uważajcie, nie bójcie się. Odepnę sobie telefon, no i teraz tak. Efekty, jakie tutaj mam. Opatrzajcie, ziomeczki malutkie. Niech no będzie, o tak, coś takiego wam pokażę. Tak. Pierwsza rzecz, przez którą idzie, to jest tuner Behringera, tuner Ibaneza, bardzo was przepraszam, Behringer, moje skarpetałki, o. Zarąbisty tuner. Później w drugiej kolejności idzie... Co to tutaj mam podłączone, co to za goście? Bramka szumów Behringera. Później mam w pętle wpięty Behringer Guitar DI GDI 21. Później mam kompresor Yo-Yo. Później mam Horus Franger Ibaneza. Wszystko do zasilacza Janki. Tamten Tube Screamer jest niepodłączony, ale najciekawsza rzecz to właściwie jest tutaj, którą widzicie. Jest to Krait V5, model wzmacniacza V5. Full lampa. I powiem wam, że naprawdę piec jest po prostu mega wypasiony. Jeśli komuś się podoba to brzmienie, no nie wiem, wszystko to może być tak zmienione też przez łącza, przez obróbkę, przez kompresję i tak dalej, więc może być troszeczkę wyjściowo u was zmienione. W każdym razie odsłuchujcie kochani na słuchawkach zamkniętych, nausznych, bezwzględnie, jeśli wam coś nie odpowiada tak normalnie z głośniczku, bo z głośniczku, z laptopa to jest po prostu, to jest ścierwo, nie muzyka. Tak, zresztą jak mówiłem, pewnie nieraz też słuchanie muzyki tak na komórce to naprawdę jest bardzo słabiutko brzmiące, bo tylko jest słychać szum, takie rzeczy, więc jeśli słuchacie jakieś filmy z YouTube'a czy jakąś muzykę,
To najlepiej w słuchawkach, to na bank, to wam od razu muszę powiedzieć. I jak dla mnie, jak sobie odsłuchiwałem to brzmienie teraz utworów, jak sobie testowałem teraz do tego do filmu, to naprawdę brzmi super. W ogóle teraz na żywca też brzmi. O, na żywca. Pięknie, no dobra, nie zawracam wam już tyłków, w każdym razie powracam do żywych, obserwujcie mnie, piszcie jeszcze, tak mi się wydaje, że piszcie też tam na tej grupie Rock Day coś, jeśli ja tam się zapominam, to podawajcie jakieś tematy, jakieś takie bajery, bo tam jedna z osób, już nie pamiętam kto, tam napisano, że grupa umarła i takie rzeczy, no takie to jest, no mi się wydaje, że to znowu nie umarła, bo nie widziałam na grobku, ale w każdym razie no... Też działajcie coś, jak powiedzmy ja tam siedzę cicho jak jakiś szczur pod miotłą czy mysz, to po prostu piszcie gościa albo wrzucajcie jakieś memy, tak żeby też trochę było fajnie, no wiadomo, że są inne różne grupy, gdzie tam powiedzmy się wszyscy udzielają, że są takie mądre, prawda, mądre goście, ale damy radę, bo jesteśmy twarde dupy, nie miętkie. Także dobra, ja was żegnam, papatki, i do zobaczenia wkrótce.